Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie. Chciałbym króciutko podzielić się z Państwem swoimi wrażeniami z pierwszego posiedzenia Komisji Krajowej. Powiem krótko, jestem bardzo, bardzo zadowolony z posiedzenia tej Komisji Krajowej. Ja nie pamiętam, nie przypominam sobie, ale tutaj koledzy starsi mówią, że to jest po raz pierwszy chyba od wyboru przewodniczącego Krzaklewskiego, gdzie wybór członków prezydium przebiegł w taki sposób, że zaproponowane osoby do prezydium zostały wybrane na pierwszym posiedzeniu, w pierwszej turze i wszystkie osoby, które przedstawił do pracy przewodniczący Komisji Krajowej, czyli jest to dla mnie sygnał, że to, co stało się na zjeździe krajowym w Wrocławiu, jest kontynuowane także na Komisji Krajowej i członkowie Komisji Krajowej uważają, że te propozycje, które przedstawiam i tą wizję związką, którą przedstawiam, powinienem dalej realizować. To pierwsze. Po drugie, jak Państwo zauważyli, zdecydowanie mniejszy skład członków prezydium Komisji Krajowej, ale to jest spowodowane tym, że moja wizja pracy w związku nastawiona jest przede wszystkim na skuteczność i uważam, że zmniejszenie ilości członków prezydium, przecież to jest tylko stricte osoby, które będą ciężko pracować na rzecz Komisji Krajowej i całego Związku, że ta moja wizja pracy prezydium w tak znacznie zmniejszonym składzie osobowym pozwoli na to, że nie będziemy się oglądać jeden na drugiego, tylko każdy będzie miał konkretnie przydzieloną robotę i za nią będzie odpowiadał. Ja dzisiaj powiedziałem na Komisji Krajowej, że nikt z członków prezydium dzisiaj wybranych, czy to wiceprzewodniczący, czy skarbnik, czy sekretarz, nie jest wybrany na całą kadencję. Na każdym posiedzeniu Komisji Krajowej mogę podejmować wnioski o odwołanie każdego członka prezydium z funkcji, jeżeli ta współpraca nie będzie się układać tak, jak powinna. Ale jestem przekonany, że dobór osób, które wyłoniłem spośród członków Komisji Krajowej, jak widzicie Państwo, są to wszystkie nowe osoby, nie ma nikogo ze składu starego prezydium, staną na wysokości zadania i będziemy pracować w tym kierunku, o którym sobie powiedzieliśmy na zjeździe krajowym. Już na zakończenie dodam, że bardzo ważną dla nas sprawą jest, oprócz bieżących, trudnych spraw, jest realizacja uchwały programowej, którą przyjęliśmy sobie na zjeździe krajowym na kadencję 2010-2014. Ja sobie zdaję sprawę, że życie jest tak szybkie, tak transparentne, że przychodzi moment, że bieżąca sprawa jest tak pilna, że trzeba odłożyć uchwałę programową i zajmować się sprawami bieżącymi. Ale mam nadzieję, że będziemy mieli czas, aby uchwałę programową, która została przyjęta na Krajowym Zjeździe, też powolutku wdrażać w życie. Polska Agencja Prasowa, Robert Pietrzak. Jakie zmiany czekają związek organizacyjnie, strukturalnie? Komisja Krajowa jako organ wykonawczy związku swoje posiedzenia standardowe, czyli zgodnie z kalendarzem, odbywać się będą w Warszawie. Jeżeli będą problemy w innych regionach, w innych miastach, to Komisja Krajowa będzie tam jechała do ludzi, do członków związku, a nie, że my będziemy spotykać się w Gdańsku, będziemy przyjmować kolejne stanowisko i wysyłać mailem członków związku. Nie, niejednokrotnie nie możemy tym ludziom w inny sposób pomóc, ale jesteśmy zobowiązani do tego, żeby z nimi być. Jeżeli będą problemy, to Komisja Krajowa będzie obradować w wszystkich miejscach naszego kraju, tam, gdzie są problemy. A jeżeli będzie zgodnie z kalendarzem, to będzie to Warszawa. Logistycznie, technicznie, finansowo dla poszczególnych członków Komisji Krajowej jest to miejsce centralne. Po drugie, tam odbywa się życie, te polityczne, w którym my też musimy uczestniczyć, bo przecież od polityki nie uciekniemy, mówię pod kątem tym, tam, gdzie dzieją się ważne sprawy dla pracownika, czyli Sejm, Senat, Rząd, Komisja Trójstronna. Eksperci, którzy pracują w Komisji Trójstronnej, będą pracowali w Warszawie, będą siedzieć 24 godziny na dobę w Warszawie. Jedna osoba odpowiedzialna z ramienia prezydium, to
która jest w prezydium, za komisję trójstronną, będzie zdawała relacje na prezydium, będziemy przyjmować opinie dotyczące różnych ustaw i to jest ten kierunek taki mobilny, który chcemy zrobić jako związek. A Gdańsk nie mamy zamiaru, ja przynajmniej nie mam zamiaru tu zawłaszczać tej historii, jeżeli chodzi o Gdańsk, tylko chcę tej równowagi między historią a sprawami bieżącymi. Tutaj zostaje Komisja Krajowa jako zakład pracy, czyli administracja, ewidencja, co nie znaczy, że pewne rzeczy dotyczące prawników, ekspertów też chcę decentralizować na poszczególne regiony. Chcę uzyskać od przewodniczących zarządu regionu bazę danych dotyczące ekspertów danego regionu, którzy mogą służyć pomocą członkom w związku lub regionom, które potrzebują tej pomocy. Jak będziecie Państwo reagować, jeżeli na przykład rząd no, będzie się tak ustosunkowywał jak dotychczas? Na bieżąco. To znaczy, chodzi mi o to, jakie, czy będą to jakieś formy, można powiedzieć, ostrzejsze. Jak to będzie? Czy to będzie takie tylko przerzucanie się pismami? Jak będzie to wyglądało w praktyce? Czy będą strajki, na przykład, jeżeli będzie wymagała tego sytuacja pod Pana, można powiedzieć, przewodnictwem? Ja nie chcę powiedzieć za dużo pod kątem takim, żeby tutaj nikogo nie straszyć, bo nie o to chodzi. Związek zawodowy, czy związki zawodowe w tym kraju mają przede wszystkim prowadzić dialog. Ja bym chciał w pewnym momencie, żeby mi się udało związkom zawodowym, czy stronie społecznej w komisji trójstronnej obnażyć ten rząd, że on de facto mówi tylko o tym dialogu, a nie chce go prowadzić. Bo jeżeli faktycznie strona rządowa chciałaby prowadzić ten dialog, to ta sytuacja chociażby tych najuboższych, do których rząd doskonale wie, że są na poziomie minimum nawet nie egzystencji, tylko przeżycia biologicznego, podjęłaby ryzyko poszukania w budżecie pieniędzy dla tych osób. Rozmowy o płacy minimalnej. W Unii Europejskiej na forum parlamentu rozmawia się o płacy minimalnej na poziomie 60% przeciętnego wynagrodzenia. Oczywiście już są powoli zakusy na to, żeby czasami taka dyrektywa nie była obligatoryjna i nie funkcjonowała w Polsce. My chcemy realizacji porozumienia jeszcze podpisanego rządem premiera Kaczyńskiego, gdzie były tam formy dojścia do 50% najniższego wynagrodzenia odnośnie do przeciętnego wynagrodzenia. I to jest to, dlatego nie chcemy straszyć, chcemy rozmawiać, a jeżeli sytuacja nas zmusi do pewnych form protestu, to je po prostu będziemy robić. Będziemy się starali reagować na bieżąco, co nie znaczy, że forma protestu jest formą ostateczną. Nie chcemy doprowadzać do sytuacji takiej, jak jest we Francji, bo to, szanowni państwo, nie może być tak, że rządzący raz na 4 lata otrzymują placet ze strony społeczeństwa, są wybrani i myślą, że mają patent na mądrość, na rację. Nie. My też jako związkowcy stanowimy, jesteśmy obywatelami tego kraju. Jest ustawa Komisji Trójstronnej i w pewnych sprawach mamy prawo się wypowiedzieć, a to nie może być tak, że tak stanowi paragraf, to trzeba ich wysłuchać, a my i tak robimy swoje. Prawdziwy dialog wypływa z czegoś większego niż tylko z jakiegoś dokumentu przyjętego. I kończąc sprawę dialogu, to powiem tak. Jest mnóstwo, bardzo dużo organizowanych konferencji, czy to robi strona rządowa, czy Ministerstwo Pracy, czy różnego rodzaju fundacje, czy my jako związkowcy, konferencje międzynarodowe i dialog. Dialog, państwo słyszą to na okrągło. I co z tego wynika? Po prostu to słowo w dalszym ciągu jest puste i nic nie znaczy. I naprawdę ja bym chciał dokumentu jednostronicowego, ale żeby z niego wynikało to, że wspólnie, punkt po punkcie będziemy go realizowali. I tylko tyle. Dziękuję bardzo. Jak pan wyobraża sobie współpracę z Januszem Śniadkiem, byłym przewodniczącym, czy ma pan dla niego jakieś propozycje w związku i jak pan wyobraża sobie też współpracę z Lechem Wałęsą, który oczekuje, że pan zwinie sztandar Solidarności? 8 lat temu wypracowaliśmy sobie pewien standard. W Komisji Krajowej pracuje poprzedni przewodniczący Komisji Krajowej, Marian Krzaklewski. Gdyby prezydent Lech Wałęsa nie został prezydentem, to mam nadzieję, że też by tutaj pracował w obszarach związku. Oczywiście każda z tych osób musi chcieć. I tak samo jest z Januszem Śniadkiem. Ja to deklarowałem na zjeździe we Wrocławiu. Jesteśmy po wspólnych rozmowach. To jest kwestia
znalezienia obszaru, gdzie przewodniczący Śniadek mógłby w dalszym ciągu pracować, czuć się potrzebny, bo to jest w tym wszystkim bardzo ważne, bo może ktoś być i chodzi od pokoju do pokoju. To chodzi o to, żeby się czuł potrzebny, ma wiedzę, ma doświadczenie, żeby mógł w dalszym ciągu pomagać mi jako przewodniczącemu Komisji Krajowej i członkom związku. Jest osobą publiczną, taką zostanie. Należy się dla niego i dla przewodniczącego Krzaklowskiego wielki szacunek, bo wiele zrobili dla Związku Solidarność, dla Polski i tak to powinno wyglądać. Jeżeli chodzi o prezydenta Wałęsę, mam nadzieję, że się spotkam z prezydentem Wałęsą. Dzisiaj otrzymałem od niego życzenia, bardzo ciepłe i nie było tam już wzmianki o zwijaniu sztandarów. Z wielką troską pan prezydent podszedł do wyboru mnie na przewodniczącego Komisji Krajowej. Pokłada we mnie duże nadzieje. Dla mnie to jest wielkie wyzwanie, z jednej strony nobilitacja, wielkie wyzwanie, żeby te oczekiwania naszego pierwszego przewodniczącego spełnić. I naprawdę nie ma w tym piśmie gratulacyjnym nic o tym, że mamy zwijać sztandary związkowe.